W poprzednim filmie omówiłem pierwszą taką zasadniczą własność różniczkowania, że jak mamy funkcję, która jest stała, to jej pochodna jest równa 0. Teraz w tym filmie omówię dwie kolejne, zupełnie podstawowe własności różniczkowania. Druga własność, no i to są takie własności naprawdę bardzo podstawowe, których Zawsze będziesz używać, jeżeli będziesz używać rachunku różniczkowego i całkowego. To jest taka absolutna podstawa, którą warto znać i rozumieć, bo ona Ci się przyda zawsze, jeżeli tylko będziesz mieć do czynienia z rachunkiem różniczkowym. No i ta druga własność jest taka, że jeżeli funkcja f jest proporcjonalna do funkcji g, czyli to jest k, k jest jakąś stałą liczbą niezależną od x, razy g od x, czyli funkcja f jest proporcjonalna do funkcji g ze współczynnikiem proporcjonalności k, czyli f od x jest po prostu jakaś stała liczba razy g od x, to wtedy łatwo się domyślić, że f' od x to będzie ta stała k razy g' od x. No i teraz mógłbym znowu tutaj jakiś argument rysunkowy przytoczyć, że jak narysuję te wykresy, no to, że nachylenie prostej się pomnoży przez tę stałą k. Ale łatwiej będzie mi, i może to jest bardziej pouczające i bardziej ścisłe, wyprowadzić to z któregoś z tych wzorów definicyjnych, które nam definiują pochodną za pomocą granicy ilorazu różnicowego. Powiedzmy, wezmę ten po prawej stronie. Wydaje się taki bardziej poręczny do tego. Czyli napiszemy sobie, korzystając z tego drugiego ilorazu różnicowego. Czyli tak, co to jest f' od x? No to jest granica przy h dążącym do zera, z ilorazu różnicowego, czyli muszę wziąć f od x plus h, odjąć f od x i to podzielić przez h. No dobrze, ale co to jest f od x? f od x to jest k razy g od x, czyli tutaj będzie granica przy h dążącym do zera z k razy g od x plus h. Wszędzie tam, gdzie było f, wstawiam teraz k razy g. No bo korzystam z tej definicji. Odjąć k razy g od x. To podzielone przez h. No ale teraz mogę to k wyciągnąć przed nawias. To jest granica przy h dążącym do zera. Tutaj k występuje w obu czynnikach w liczniku, więc mogę to nie tylko przed nawias, ale nawet przed ułamek wyciągnąć. I w liczniku będę miał g od x plus h. Odjąć. G od X tyle mi zostanie, a w mianowniku tak jak było H, tak zostaje H. No ale teraz z własności granic wiemy, że taką stałą możemy wyciągnąć przed granicę. Czyli mogę napisać, że to jest K razy granica przy H dążącym do zera, z G od X plus H odjąć G od X podzielone przez H. Ale to, co tutaj mamy, to całe wyrażenie, może wezmę innym kolorem, to całe wyrażenie to jest po prostu definicja pochodnej funkcji g. To jest po prostu g' w punkcie x, czyli dostajemy, że to jest równe k razy g' od x, tak jak się tego spodziewaliśmy. No oczywiście to jest coś czego można się było spodziewać, ale zawsze warto sobie dokładnie, formalnie wyprowadzić, dlatego że czasami może nam się wydawać, że coś takiego powinno być. Ale możemy się mylić, więc zawsze, nawet jak nam się coś wydaje, że, że tak powinno być, bo to jest jak gdyby logiczne, czy tak samo się na, nasuwa, to w matematyce przeprowadzamy takie ścisłe dowody, właśnie jak ten, po to, żeby się przekonać, że na pewno, z całą pewnością tak jest, po to, żeby wszystkie twierdzenia, jakie używamy, mieć dokładnie udowodnione i żeby później nie okazało się, że gdzieś założyliśmy coś nieprawdziwego. Wszystkie dowody formalnie w ten sposób przeprowadzamy. No i podobnie udowodnimy sobie trzecią własność, a trzecia własność jest taka, że jeżeli mam funkcję f od x, która jest sumą dwóch funkcji, powiedzmy funkcji U od X dodać funkcja V od x, no to pokażemy, że wtedy wtedy pochodna tej funkcji F' od X jest sumą pochodnych, czyli to będzie U' od x dodać. V' od x. No i znowu przeprowadzimy taki elementarny, ale w pełni poprawny formalny dowód. Mianowicie zaczniemy od definicji f' od x jako granicy ilorazu różnicowego, czyli napiszę, że to jest granica przy h dążącym do zera. No i tutaj będę miał f od x plus h odjąć f od x podzielone przez h. No a to z kolei jest równe. Granicy przy H dążącym do zera. No i teraz muszę wstawić, co to jest moje f. No F to jest U plus V, czyli tutaj będę miał U od X plus H, dodać V od X plus H, to zamiast F od X plus H, odjąć teraz wartość funkcji, funkcji F w punkcie X, czyli to będzie U od X i odjąć to drugie, odjąć V od X. I wszystko to, cały ten ułamek muszę podzielić przez, przez h. Cały ten licznik muszę podzielić przez h. No dobrze, ale teraz mogę tutaj pogrupować sobie te wyrazy w liczniku. Najpierw napiszemy. Tutaj narysuję sobie tą kreskę ułamkową. I teraz tak. Najpierw napiszę to, co dotyczy u, czyli że to jest u od x plus h. Odjąć u od x. Dodać. Teraz napiszę to, co dotyczy funkcji v. v od x plus h, odjąć v od x i wszystko to jest podzielone przez h. Teraz mogę rozdzielić te, to na dwa ułamki i napisać, że to jest u od x plus h, odjąć u od x podzielone przez h i dodać do tego v od x plus h odjąć v od x podzielone przez h. Teraz korzystając z własności granic, wiem, że granica sumy jest sumą granic, więc mogę napisać, że to jest granica przy h dążącym do zera z tego pierwszego ilorazu różnicowego u od x dodać h, odjąć u od x i to podzielone przez h dodać granica przy h dążącym do zera z tego drugiego wyrażenia V od X plus H odjąć V od X podzielone przez H. No ale teraz widzisz, co się dzieje. Tutaj mamy, to jest po prostu definicja U' w punkcie X, czyli to jest pochodnej, definicja pochodnej w funkcji U, a to jest po prostu definicja pochodnej funkcji V w punkcie X. Czyli rzeczywiście widzimy, że to, co dostaliśmy, to jest suma u' od x dodać v' od x. Czyli widzimy, że rzeczywiście dostaliśmy to, co chcieliśmy dostać, mianowicie tę trzecią własność, że jeżeli funkcja jest sumą funkcji, to pochodna jest sumą pochodnych.